W tym wideo opiszę Ci przypadek osoby, która prawdopodobnie od samego początku nie powinna być dopuszczona do zawodu motorniczego z powodu braku widzenia obuocznego, czy inaczej przestrzennego. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem specjalistą medycyny transportu z Wrocławia i zacznę od maila mojego widza. Witam, pisałem do Pana dwa razy, oglądałem też kilkakrotnie film Brak widzenia obuocznego u motorniczego. Przypadek jest podobny do mojego, z tym, że zostałem poprzez niedokładne badanie dopuszczony do pracy i półtora roku temu straciłem zdolność do wykonywania zawodu. Od tego czasu wyleczyłem tłumienie oka prawego, szkłami pryzmatycznymi skorygowałem ukrytego zeza, poprawiłem akomodację. Badania w lutym tego roku wykazały, że mam jednoczesną percepcję oraz fuzję. No, na części przyrządów wychodziła stereopsja, ale patyczki nieco zawaliłem. No, chociaż na dwie próby, chociaż w dwóch przypadkach na trzy próby ustawiłem je w jednej linii, czyli powiedzmy było to tak. W dalszym ciągu ćwiczyłem się optometrycznie, nosiłem okulary. Miesiąc temu kupiłem książkę w 3D. No, stwierdzam, że widzę jakąś różnicę. Po założeniu okularu widzę lekką głębię, wypukłości, a także co jest najbliżej. No i czy takie książki są w budowie i w skali trudności podobne do testów TNO lub muchy? Ponadto czytałem, że ludzka zdolność rozdzielcza stereoskopowego widzenia mieści się w przedziale 4 do 60 sekund kątowych, a za średnią ludzką zdolność widzenia stereoskopowego przyjmuje się 10 sekund kątowych. I czy do zawodu motorniczego wymagana jest pełna zdolność, czy jest jakieś minimum? No tak, komentując ten przypadek, problem w mojej ocenie, jako lekarza medycyny transportu, polega na tym, że mój widz prawdopodobnie nigdy nie miał widzenia stereoskopowego, czyli obuocznego, czyli nigdy go nie było. No, musisz wiedzieć, że wprawdzie umiejętności widzenia uczysz się przez całe życie, no ale za najważniejszy okres w jej rozwoju uważa się pierwsze dwa lata od urodzenia. No i gdzieś koło pierwszego roku życia, między 7 a 12 miesiącem, powinno to widzenie obuoczne być już rozwinięte. No, ponieważ widz nie wspomina tutaj o jakimkolwiek leczeniu zeza w dzieciństwie, no prawdopodobnie narząd wzroku jakoś się tam zaadoptował, stereopsja niestety zanikła, no ale takie jakieś tam coś tam widzimy, prawda? I nie jest według mnie możliwe, aby za pomocą tych różnych przyrządów ona wróciła w późnym wieku, już w okresie Twojej dorosłości. I problem jest tutaj na poziomie mózgu, wykształcenia tego widzenia obuocznego w mózgu, w korze mózgowej, a nie na poziomie gałki ocznej, tam korekcji zeza, czy kąta zeza, czy tam czegokolwiek. Nie jestem okulistą, także możesz mnie poprawić, jak coś tutaj złego powiedziałem. I wszystko to wychodzi podczas specjalistycznych testów okulistycznych na przyrządach. No i w sumie, tak bądźmy szczerzy, mój widz to potwierdza. Także reasumując to wszystko, według mnie tutaj szanse na powrót do zawodu motorniczego są nikłe, no ale ten filmik potraktuję raczej jako taką przestrogę przed podjęciem czy przed próbą podjęcia podobnych zawodów, jeżeli miałeś identyczny problem z widzeniem przestrzennym. Jakie to podobne zawody? Maszynista, kierowca ciężarówki, operator wózka widłowego, operator jakiejś tam koparki, suwnicy, czy nawet robotnik budowlany na wysokości. Wszyscy muszą mieć widzenie przestrzenne. I przestrzegam się przed tak zwanym załatwieniem sobie jakiegoś orzeczenia lekarskiego i psychologicznego przed kursem. Szkoda później pieniędzy, czasu, nerwów na użeranie się no, z całą tą sytuacją, użeranie się z lekarzami MPK. No, tu pracujesz, już się tam poczułeś, że tak powiem, jako stary motorniczy po roku, po dwóch, a tutaj nagle idziesz do przychodni badającej dla MPK, a ta raczej nie przypuszcza fuszerki, nawet jeżeli ktoś uderzałem się tutaj do własnego podwórka, jeżeli to był lekarz, czy
psycholog i zrobił ci to taką niedźwiedzią przysługę przed kursem na motorniczego. No dobrze wiesz, że wykolejenia czy wypadki z udziałem tramwaju jest to sensacja medialna, dlatego wzrok tramwajarza musi być idealny. Sam pamiętam, jakieś gdzieś tam w Łodzi to chyba było, że młody tramwajarz ledwo co tam się dorwał do tramwaju, pojeździł chyba z miesiąc, jak się wykoleił, to się zabił, plus parę chyba innych osób. Także jest to naprawdę sensacja medialna i tutaj nie ma pobłażania dla jakiejkolwiek fuszerki, jeżeli chodzi o narząd wzroku. Na tym kończę. Jeżeli miałeś podobny problem, opisz go w komentarzu do tego wideo. Jak ci się filmik spodobał, daj lajka, daj kciuka, podziel się z nim na swoim portalu społecznościowym czy swoim forum. Jeżeli jeszcze nie jesteś, a być może ty nie jesteś moim subskrybentem, oczywiście zapisz się tutaj do mojego kanału Lekarz Medycyny Pracy. Linki są po mojej prawej, po twojej lewej stronie. W ten sposób nie ominiesz niczego i jako jeden z pierwszych dostaniesz najnowszy materiał. Mówił Darek Kraśnicki, lekarz medycyny transportu z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. I jeszcze raz ku przestrodze pamiętaj. Badania tramwajarzy, badania motorniczych, są to badania lekarskie i psychologiczne. Odbywają się co 5 lat, ponieważ, że tak powiem, tramwaj jest to domena MPK, są to w pewnym sensie, powiedzmy, placówki budżetowe i raczej tutaj nie ma badań u prywatnych lekarzy. Są to jakieś tam przychodnie korporacyjne i tam się nikt nie certoli, jeżeli nawet przeszedłeś badania przed kursem pozytywnie, a przynajmniej dostałeś wynik pozytywny, wychodzi brak widzenia obuocznego, dostajesz negatywny. Oczywiście możesz się odwoływać, WOMP, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Instytut, tylko po to, żeby się przekonać, że na tramwajarza się nie nadajesz. I tym akcentem, takim nieco smutnym, kończę i przestrzegam cię przed załatwianiem sobie jakichkolwiek orzeczeń lekarskich czy psychologicznych, jeżeli masz wzrok na granicy lub po prostu tego widzenia obuocznego nie masz. Lata mijają, widzę po sobie, nic się nie polepsza, wzrok się pogarsza, a zawód tramwajarza jest często zawodem na całe życie. Bye bye i do zobaczenia w kolejnym filmiku.